Wreszcie Ninja i Kunoichi wyszli na nasze europejskie serwery. Ja jestem Yoshi i przed wami takie zagrajmy właśnie Kunoichi nową postacią. Ninja jest to właśnie postać męska, Kunoichi jest to wersja właśnie damska. Nieco inna, o tych innościach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Tak czy siak będziemy się delektować kombatem, będziemy się delektować wszystkim dosłownie. Jestem centralnie po samouczku, więc nie zdziwcie się, jak będę podniecał się postacią tak samo, jak podczas gdy wyszedł Blader. Po prostu się nie zdziwcie. Tak czy siak, co już zauważyłem, co mi mega cieszy po tej postaci. Jak sami widzicie, możemy używać jakby podwójnych skoków, podczas gdy postacie mają po prostu zwykły taki skok, my możemy użyć podwójnego, wyskoczyć na różne budynki, po prostu możemy odpierdliczać niezły parkour. Jeszcze coś takiego obczaiłem. O, takie możemy po prostu robić fajne uniki w powietrzu. Generalnie postać jest mega, mega mobilna. Zaraz zresztą zobaczycie. Ja zbytnio nie przyglądałem się, że tak powiem, tym postaciom w internetach. Oglądnąłem może jedynie porównanie skilli i naprawdę jestem zafascynowany, co nie zmienia faktu, że pewnie będę się fascynował sam teraz. Dobra, to teraz tak, muszę znaleźć magazyn. Gdzie był tutaj magazyn? Magazyn był... Dobra, znalazłem storage, właśnie do niego biegniemy. Zapytacie, ale Yoshi, po co biegniesz? No... Po coś na pewno, po coś, żeby było łatwiej, żeby po prostu łatwiej się nam ekspiło. Chcę dzisiaj zrobić odcinek, który będzie polegał na ekspieniu. Na grindzie mobów. Sprawdzimy sobie zmiany, nowe zmiany właśnie dotyczące expa, łatwości mobów oraz właśnie sprawdzimy naszą Kunoichi. Będziemy musieli sobie jeszcze przy okazji broń gdzieś tam kupić, ale to z czasem po prostu. Więc cóż... bierzemy co po prostu nam trzeba. Blackstone'y też biorę ze sobą, bo przydadzą się. Możliwe, że natrafimy na broń, będziemy musieli ją po prostu szybko zupgrade'ować, dlatego też wolę już po prostu mieć gotową. Tutaj nam wystarczy 10 potionów maksymalnie. Więcej nam dosłownie nie będzie trzeba. Też nie wiem, czy pomieścimy. Dobra, weźmy jeszcze 5 ze sobą, czemu by nie. No i dobra, zakładamy nasz ekwipunek. Załóżmy sobie nasz ekwipuneczek, który już po prostu mieliśmy z Warriora. Ja trochę nie grałem w Black Deserta, przyznaję się. Dużo osób pytało, kiedy odcinki, ale no cóż, nie chciałbym się tak trochę jakby nie patrzeć. Więc przepraszam was serdecznie za moją zdiewagę, Yoshi, ty zły youtuberze. No cóż, niestety. No dobra, powoli dobiegamy do ekspowiska. Po długim czasie w sumie. Niestety, więc trzeba było cięciwo hehe zrobić. Generalnie co, 5 level mamy. Mamy 40%. Nie udało nam się w ogóle kupić jakiejkolwiek broni. Z tego też względu, że... No cóż, teraz... Ta postać jest mega grywalna, z tego względu, że no miała premiera, była premiera jej wczoraj. Dzisiaj coś się nie potrafię wysłowić, masakra. Tak czy siak, zobaczymy jak to będzie. Zaczynamy od tego ekspowiska. Powinno nam się udać z tego względu, że mamy dużo armora, dużo wszystkiego. Więc, no cóż, zobaczmy jak to będzie. Nie wiem ile mamy procent aktualnie, ale chwila, potion daje, ile to było? 10. To daje 8, to daje 50, no jakieś 70, więc zobaczymy. Będziemy próbować jak wygląda kombat tą postacią, czy dobrze się nią XP. Póki co generalnie, co mogę stwierdzić? Póki co nic tak naprawdę, musiałbym sobie jakieś skille wziąć. Swoją drogą fajne rzeczy obczaiłem, ta postać jest kolejną mega mobilną postacią. No cóż, możemy po prostu biegać, możemy wszystko kosić mega, mega szybko. Wydaje mi się, że na właśnie PvP byłaby bardzo, bardzo dobra. Mimo, że na PvE też na pewno się nada, z tego względu, że same jej skille po prostu, a same jej autoataki nawet są po prostu dosyć obszarowe, jakby nie patrzeć. Możemy sobie nimi nawet dać po prostu radę. To teraz tak, różnica pomiędzy Kunoichi a ninją, takie podstawowe tak naprawdę. Kunoichi bardziej blokuje, skupia się na blokowaniu.
Podczas gdy Ninja jest bardziej pod znikanie itp. itd. Co nie zmienia faktu, że Kunoichi też może znikać chociażby. Ale, tak jak mówię, ta postać po prostu też w głównej mierze skupia się na tych blokach, których no de facto Ninja nie ma. Swoją drogą śmiesznie wyglądają shurikeny, które zatrzymują się na mobie. Wziąłem sobie jakieś tam shurikeny, żeby po prostu... co one mi zwiększają? W sumie to evasion tylko i tam accuracy. To się akurat przyda, więc no cóż, szansa na trafienie mobów no, generalnie zawsze się przydaje. Tak jak mówię, różnica jest jakaś spora, no teraz te postacie dodają, że tak powiem, wydaje się niektórym, że są po prostu takie same. Aczkolwiek nic bardziej mylnego, bo są totalnie różne, często po prostu ludzie myślą, że tylko i wyłącznie to jest wybór płci. Podczas gdy to nieprawda. No i dobra. Co do tego, co już zaobserwowałem. Generalnie spoko. Ale czegoś mi brakuje. I właśnie tym czymś są skille, które mam zamiar sobie wziąć aktualnie. Tutaj co my mamy? Ninjutsu. Cóż to jest? Dobra, w ogóle wyuczmy się tych skilli. Tutaj mamy ninjutsu. O, tu jakaś znikałka. Patrzcie, widzicie, mamy pierwszą znikałkę już. Czy możemy robić jakieś... rzeczy, nie wiem, podskoki. Nic nie możemy chyba robić, jak mamy to. Więc zobaczmy. No nie, no po prostu, znikałka. Znikałka i tyle. Aha, i to... Aha, i jeszcze jeden skill. Myślałem, że to ten, którego stale używamy. Zobaczmy. Używamy trójeczki. No takie w sumie może być. Pozabijamy sporo mobów, wówczas po prostu się... przekonamy, tak? Przekonamy się po prostu, jakie ta postać ma skille. Mógłbym się wybrać w sumie na jakieś łatwiejsze moby niby, ale stwierdziłem, że już wolę tutaj po prostu wbić, bo sobie dam radę. No mimo, że ta broń by się przydała, jakby nie patrzeć, tak? Mimo, że broń by się przydała. Cholera, fajnie by było właśnie wyhaczyć jakąś Jurię. Blackstone'ami ją po prostu popieścić i generalnie dawać sobie jakąś radę, tak? To by było spoko. To by było dosyć spoko. Więc no, jak widzicie, tutaj shurikeny, tutaj po prostu jakieś dodże, jakieś... nie wiem, dźganie. Jakieś obszarowe ataki, zwykłe. Nie no, dosyć mobilna ta postać. Jakbyśmy się skupili na grze, naprawdę można ją unikać totalnie wszystko, bo ma ciągle, jakby nie patrzeć, te uniki. Ponadto jeszcze... Ten odskok. Możemy po prostu robić, kurczę, takie rzeczy, nie? Po prostu samym odskokiem jesteśmy w stanie poruszać się bardzo szybko. Tak naprawdę prawie nie używając energii. Możemy po prostu robić jakieś takie kombosy, jeszcze tak, i naprawdę możemy uciekać w nieskończoność. To jest dosyć dobre. No, no cóż, z tego też względu, że no, w tej grze jakby każda postać jest dosyć mobilna. Okej, okay, no może poza Walkyrią. Warrior jest akurat mobilny. Może poza Walkyrią, która, no cóż, jako takich dashów itp. nie ma. Ale wydaje mi się, że zaraz po Bladerze, jak nie nawet tuż obok niego, ta postać jest jedną z takich bardziej mobilnych. Ciekawe jak tam z Ninją w ogóle. Ciekawe jak tam z Ninją. Jak widzicie, no, zaraz będziemy mieli 10 level. Ja po prostu zawsze tutaj przychodzę na początku XP, bo ekwipunek już jest, tak naprawdę wszystko już mam gotowe, tylko no, z tą bronią zostałem wyciulany z tego względu, że no, jakby nie patrzeć, chciałem sobie kupić, no ale nie dałem rady, bo zniknęła mi tuż przed oczyma. Miałem, prawie już kupiłem Jurię, ale coś mi nie pykło. Coś mi nie pykło. Chciałem sprawdzić, czy są Ultimate Steed właśnie Short Swordy, bo to są Rusty Short Sword. To są Short Swordy. Chciałem zobaczyć, czy jest po prostu Jurię, ale no cóż, okazało się, że po prostu nie ma. Pognamy sobie do miasta. Wiem, że mam boostery, ale generalnie ciul tam. Pognamy sobie do miasta zaraz i po prostu zobaczymy, czy jakaś Jurię jest na Marketplace, czy mamy na co liczyć. I w sumie pod koniec odcinka walnę jakieś małe podsumowanie jeszcze. Czy będę grał tą postacią, czy nie? Zobaczymy.
Bo ja tak ostatnio lubię postaci zmieniać. Znaczy ogólnie w tej grze mam ten problem, że ja nie potrafię znaleźć postaci dla siebie. Podczas kiedy wydaje mi się, że dana postać jest postacią dla mnie, to jednak okazuje się, że po prostu no cóż, nie bardzo. Tak było z Warriorem, tak było z Witchem, tak było z Valkyrią. Jeszcze mam w sumie Rangera na 50 levelu, nie wiem czy o tym wiecie w ogóle. A kilka postaci mam, no cóż, więc dosyć śmiesznie po prostu. Przemieściliśmy się w dosyć szybki sposób, jakby nie patrzeć. Yuria Shortsword, kupujemy. 41. Ile to kosztuje? Jezu, 300. Ja tutaj nie mam w ogóle pieniędzy. Na tym. Collect. Aha, bo ja sprzedawałem jakieś Blackstone'y, widzę. Jak były po droższej cenie. No mam nadzieję, że nam Yuri nie wykupili. Nie, dobra, jest, okej. Okay. Wszystko jest w porządku. Item został sprzedany. Aha, item został... A nie, ja kupuję, Boże. Że item został kupiony. Co ja kminię? Co ty kminisz, Yoshi? Co ty kminisz, Yoshi? Kupimy sobie... No, niech tak po prostu będzie. Kupiliśmy sobie 4 swordy. Tylko no cóż, będziemy musieli je ulepszyć jakby z innej postaci. Więc póki co... Po prostu założymy, tak? Założymy, mamy kupione, jest w porządku po prostu. Możemy wrócić jakby do expienia. No i cóż, pójdę do Veli. Pójdę do Veli, zaniosę Warriorowi po prostu te mieczyki. Zrobię na jakieś, nie wiem, plus... Ile mi wyjdzie może? Nie wiem, plus 8, plus 9 i to powinno nam znacznie wystarczyć do 5-0 nawet. Takie w sumie plus 8, plus 9, plus 10. Takie plus dziesiątki zazwyczaj wystarczają do właśnie 5-0. Później na 5-1 może, do 5-1 możemy siedzieć na catfishach, więc easy peasy. Ponadto, tak jak mówię, HP mobów zostało, w ogóle łatwość mobów została zwiększona. Łatwość mobów zwiększona, czy łatwość mobów zmniejszona. Nie wiem jak to powiedzieć, ale moby są po prostu łatwiejsze. Zobaczymy czy teraz będą dla nas łatwiejsze właśnie z tym weaponem. Znaczy, że tak się pląta mi to wszystko, no ale jest to część gameplaya, więc co tam. Tutaj mamy jakiś skill, tutaj co my tu mamy? Będziemy odkrywać tą postać, ciul. I tak pewnie wbiję nią 50 level, bo why not. Tak lubię próbować w tej grze. Ta gra jest o tyle fajna, że sprawia mi frajdę sprawdzanie postaci. Ja pierniczę, bardzo szybko schodzą. Patrzcie na to. Tylko jak trafię, co nie? O, widzicie? Na skilla schodzi już. Więc dobra, więc możemy sobie expić. Wówczas odpalamy 0. O, dobra, super. No i cóż, expimy sobie. Ja pierniczę, widzieliście to? My możemy robić jakieś takie... Wow! Wow, dobra, to zrobiło na mnie wrażenie, naprawdę. Dobra, teraz sobie tak powybijamy te moby. Weźmy je... Taką kubkę. Energii nam ciągle brakuje. Będziemy musieli ogarnąć, jak właśnie tą postacią robi się energię. 11 level. Dobra. Kupię sobie może scrolla na skill pointy, żebyśmy mieli po prostu więcej i szybciej. Chociaż chwilę, czy to ma sens? Czy to ma sens? Na niskim levelu w sumie ma sens. Na niskim levelu w sumie to ma sens. Co ty mi tutaj biegasz? Co ty mi tu biegasz? Weźmy go, kurde. Patrzcie, zrobimy mu tak. Czekajcie. Hop. Kurde, chciałem go... O, właśnie. Chciałem go tak od tylca wziąć. Kurde. Ale fajna zabawa jest tą postacią. Ja pierniczę. Dobra, weźmy sobie szybko scrolla kupmy. To w sumie i tak są loyalties, więc... Więc... Co będziemy się oszczędzać? Skill experience. Kupiłem? Kurde, anulowało mi. Dobra, czekajcie. Tu się tak jebniemy szybciutko. Okej. Okay. Teraz możemy już normalnie sobie kupić. Loyalities. Muszę nauczyć się szybko kupować scrolle. Tak, to się przyda. Umiejętność szybkiego kupowania scrolli. Ogólnie miałem nagrać odcinek, czy opłaca się właśnie grać i kupować właśnie, znaczy grać w Black Deserta i kupować Black Deserta.
Ale zrobił to Mako i generalnie stwierdziłem, że nagram odcinek od nowa, jakby. Więc zrobię go następnym razem, to w formie pogadanki. Podrzucę wam linka w opisie w sumie do jego filmu, bo jest bardzo dobry. Ale poruszę inne kwestie po prostu, bo jakby Mako jest bardziej graczem PvP i wiecie o co chodzi, a ja bardziej taki social player robiący craftingi i to wszystko, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, zobaczmy jak te moby po prostu będą nam dawać tych wszystkich expów. Dobra, zaraz skill pointa dostaniemy kolejnego, chyba za dwa moby, nie? Nie, no w sumie tak, dwa moby padły i bardzo szybko dostajemy te skill pointy na początku, to jest dobre. Dobra, dostaliśmy kolejnego skilla. Tutaj mamy. Cóż to jest? O, coś takiego dostaliśmy i... Coś takiego. Nie mogliśmy się wyuczyć dwóch niestety. To takie coś. A tu jest... Aha, okej, dobra. Czyli po prostu pasywka nasza. To zaraz sobie wypróbujemy naszego skilla. Weźmy sobie po prostu... Moby polurujmy. O Jezus Mario, co ja zaczynam wyprawiać? Nie wiem, czy widzieliście, ale... Znaczy, no na pewno widzieliście, no skoro ja widziałem, to wy też. Zaczynamy już machać po prostu naszymi dwoma mieczykami na tyle obszarowo, że wydaje mi się, że taka grupa mobów nie powinna nam sprawić jakiegoś większego problemu. Chwila, tutaj używamy tej energii i teraz... Aha, i teraz tak, no w sumie spoko, nie? Tylko właśnie, mówię, tej energii nam trzeba, którą możemy w sumie uzyskać w sposób taki, że sobie mamy takiego jakby charge'a, co z tam określoną ilość czasu, co nie zmienia faktu, że przydałoby się tego charge'a jakby ulepszyć. Chociażby z tego względu, że żebyśmy mogli bardziej skillami zaspamić, nie? O, właśnie o tego mi chodzi. I teraz używamy tego skilla. No i meki bardzo ładnie. Kolejny level. Dobra, teraz możemy podnosić sobie rzeczy. Nie, serio, bardzo, bardzo przyjemna postać. Mimo, że na przykład Warriorem, mimo, że na przykład Witch. Kimś jeszcze? Bladerem, o. Expiło mi się, można powiedzieć, że przyjemniej. To nie zmienia faktu, że jest w porządku. Nie spodziewam się po tej postaci zajebistych expów, jakby nie patrzeć. Nie spodziewam się po tej postaci tego, że będzie zajebiście mi się nią expić. Oczekuję po tej postaci bardziej tego, że w końcu będzie mi się dobrze grało PvP czymś. I mam nadzieję, że tą postacią po prostu będę w stanie cokolwiek zacząć robić. Podczas gdy Warriorem grało mi się średnio. Podczas gdy Witch grało mi się fatalnie. To jest może dziwne dla was, może dla wielu dziwnym faktem jest to, że Witch mogłobyś mi się źle grać. Ale stwierdzam, że ta postać jest zbyt statyczna dla mnie. Ja wolę się poruszać troszeczkę. Mimo, że jestem osobą otyłą, to w grze lubię się poruszać. Może osoby, które, nie wiem, biegają, uprawiają jakieś sporty, wolą sobie postać w miejscu postacią. Ja wolę sobie postać. Znaczy, ja wolę sobie pobiegać. Jak nie w realnym życiu, tak w grze przynajmniej mogę, nie? Dobra, i teraz ściskamy tę grupę mobów. I cóż, tutaj do 18 levela robiłem już poradnik po prostu expienia niegdyś, więc zapewne możecie go obczaić na moim kanale. Jeśli mi nie zdjęli filmu oczywiście. Nie no, na pewno nie zdjęli. No, z jakiegoś tu powodu, przecież nie jestem jakimś dziwnym twórcą. Znaczy dziwnym może trochę jestem, ale... No dobra, wiadomo o co chodzi. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj zatrute jakby nasze shurikeny. Tutaj kolejny skill. Coś takiego. Taki w sumie średni bym powiedział, jak mam być szczery. Taki średni. Więc... Ulepszmy sobie pasywkę może w takim razie. Bo pasywka się nam przyda zawsze, nie? To jest to, że... Pasywki zawsze bardzo dużo nam dają, a... Kurde, ciągle tego skilla używam przez przypadek. Bo jego się... Chwila, jak się go używa? O, coś takiego, właśnie. W ogóle fajne jest to, że... Patrzcie.
Podwójne skoki, tak. Hehe, nogi rozszerza. Nie no. Coś miałem mówić, bo pasywki nam zawsze dużo dają, nie? Podczas kiedy możemy wziąć skilla, który i tak nam będzie zbędny, bez którego byśmy sobie mogli poradzić, tak lepiej ulepszyć aktualne, że tak powiem, skille i iść pod jakieś konkretne, a ponadto iść pod pasywkę niż po prostu pod wszystko. Nie ma sensu totalnie. Lepiej po prostu mieć te kilka skilli na krzyż. Wiadomo, że fajnie mieć dużo skilli, ale serio, do expa najlepiej po prostu nie brać ich masę krytyczną. Mamy jakąś tam określoną ilość energii do wykorzystania, więc no cóż, nie będziemy jakby sobie, kurde, nie potrafię się dzisiaj wysłowić, przepraszam, więc nie będziemy sobie używać skilli, które generalnie dają nam mniejszy, które są mniej efektywne niż te nasze aktualne, nie? Po prostu nie ma sensu. Dobra, teraz tak sobie, mówię jeszcze raz, przepraszam, że nie potrafię się tak dzisiaj wysłowić, ja nie wiem, co dzisiaj ze mną jest, naprawdę. Dawno Black Deserta nie nagrywałem, to już chyba drugi tydzień był. Ogólnie nie nagrywałem od kilku dni. Materiały, które wrzucam aktualnie, są były robione już od, nie wiem, po prostu na zaś. To jest to, nie? Okej, czyli moby teraz mamy jasno-czerwone, co jest równoważne z tym, że będziemy je trafiać. Co zresztą zaraz zauważycie, że... A tutaj Rawek, mój znajomy akurat. Widzę, że workera ma. Co jest równoznaczne z tym, że po prostu będziemy szybciej ich zabijać, tak? No tutaj widzicie, na skilla zleciał przy dobrej... Przy dobrym wietrze będziemy mogli po prostu ich rozpieprzyć jednym skillem nawet. Kurde, naprawdę bardzo... Bardzo fajny jest ten kombat. Nie wiem, czy chcę jakby przedłużać ten odcinek, czy chcę wam tyłek zawracać aż takim długim. Ja tu sobie po expie, wydaje mi się, że dzisiaj tam któryś level dobije, nie wiem jeszcze który, ale... ale no cóż, oczekujcie teraz bardziej odcinków z umówmy się, że właśnie z tej postaci. Tak postaram się jakby nagrywać, nie wiem, masowo, może nie masowo, ale może jakiś Black Desert Week by się przydał, co? Dam wam informacje na ten temat w następnym odcinku. To będzie nie wiem kiedy, ale... Umówmy się, że jak są jedne do tygodnia, no to nie wiem, który ten nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę, ale umówmy się, że kolejny będzie w środę. Więc oczekujcie na środę, oczekujcie na kolejny odcinek. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że postać oczywiście wam się spodobała. Piszcie, co o niej sądzicie. Czy raczej ninja, czy raczej kunoichi. No i cóż, tyle. Ja sobie tutaj będę expił. Zamulał, bo widzę, że dzisiaj nie nadaje się po prostu do życia. Tutaj nie potrafię używać skilli nawet. Znaczy, bo są te, wiecie, skróty klawiszowe. I totalnie mi się po prostu klawisze mylą. Nawet. Dobra, więc to tyle. Dzięki, trzymajcie się i cześć. I raz jeszcze, nie wiem, przepraszam, bo serio chyba dzisiaj jakiś niedowalony jestem. Cześć.